To jest transmisja na żywo. Obóz... Wawanakwa. Gdzieś położony... Gdzieś. Ja jestem Julix Szy. Chris... No... się zwolnił. Więc ja poprowadzę najgorętsze reality show na świecie. I nie chodzi o trudne sprawy. Oryginalnie jest 22 ochotników, którzy będą mierzyć się w trudnych konkurencjach. Natomiast my zatrudniliśmy 8, bo na tyle nam budżet pozwalał. Sponsorem naszej wyspy totalnej porażki jest Instant Gaming, gdzie możecie kupić Simsy taniej, nie tylko Simsy, prawda? Na przykład jest teraz promocja na licealne lata, czyli najnowszy dodatek do The Sims 4. Będą rywalizować w różnych konkurencjach. Na przykład skakanie do wody, pełny krokodyli, podpalanie się, też jest spoko. Na sam koniec nastąpi głosowanie, w którym jeden z uczestników odpadnie i opuści naszą wyspę. Będzie musiał udać się do naszego portu wstydu i płynąć łódką przegranych. Nagrodą jest złoty kogut wiesiek. Aby przetrwać, trzeba będzie walczyć. Wszystko będzie nagrywane przez kamery, które będą wciśnięte, gdzie się tylko da. Są trochę widoczne, ale załóżmy, że ich nie widzicie i o tym nie wiecie. Dowiecie się tego niedługo na wyspie totalnej porażki. Chris, nikt cię nie usłyszy. Cicho! Wyspa totalnej porażki. Mam nadzieję, że wstęp wam się podobał, starałam się, dubbing stoi przede mną otworem, tak naprawdę to nie. Tak jak mówiłam, w oryginalnej Wyspie Totalnej Porażki bierze udział 22 uczestników, natomiast Simsy nie są na tyle rozwinięte, żeby dało się dać więcej Simów niż 8, chyba że ma się moda, ale po tej aktualizacji żaden mod mi nie działa. Sadge. Dlatego, moi państwo, zrobię po prostu top 8 uczestników, których najbardziej lubię i z którymi kojarzy mi się Wyspa Totalnej Porażki. Po prostu. W pierwszym sezonie były dwie drużyny, Wrzeszczące Susły i Zabójcze Okonie. Skoro nie mamy podanych nazwisk bohaterów, nazwałam ich na przykład Gwen Suseł albo Duncan Okoń, żeby to symbolizowało te dwie rywalizujące drużyny. Wow, jak to jest kreatywne. Pierwszą stworzyłam Gwen. No, to jest kraszuwa. Jest dobra, jest samotniczką i jest ponura. Drugą osobą będzie Heather. Heather Bitch. Chce być gwiazdą światowej sławy, po prostu ona idzie po trupach do celu. Jest wredna, jest zadufana w sobie, jest snopką. No, kto by się spodziewał. Trzecią osobą będzie Duncan. Jest śmiały, jest kumplem i jest zadufany w sobie. Czwartą osobą w naszym show będzie Harold. Ma aspirację życiową związaną z wewnętrznym spokojem. Chillera utopia. Jest wesoły, jest zapaleńcem, jest dobry. Jeżeli chodzi o damską, moją ulubioną postać, jest to oczywiście Leshauna. Uwielbiam Leshaunę. Tyle mogę wam powiedzieć. Jest kumpelką, towarzyska i jest troszkę zadufana w sobie, no ale wiecie, żeby radzić sobie w programie, w reality show, to trzeba być troszkę zadufanym w sobie. Piątą osobą jest Courtney. Ja Courtney nie lubię, ale wydaje mi się, że mało kto lubi Courtney. Ogólnie śmieszna sytuacja, kiedy czytamy osobowość Courtney, dostajemy tego, że nie wiem, lubi rywalizację. Pierwsze, co dostajemy o osobowości Courtney to zwykła dwulicowa sucz. Czy ja mam jeszcze coś więcej do powiedzenia? Jest zadufana w sobie, jest zazdrosna, jest snopką, żadnej pozytywnej cechy, no kto by się spodziewał? Lecimy dalej. Jest to DJ. DJ jest super, jest dobry, jest miłośnikiem zwierząt i uwielbia przyrodę. I ostatnią osobą jest Owen. On po prostu jest takim typowym kumplem, z którym możesz, wiecie... Jest smakoszem, jest kumplem oraz jest duszą towarzystwa. Owen Suseł. Po przedstawieniu naszej top 8 paczki, ekipy, zaczynamy budować wyspę. Buduję to na parceli 40x30 na wyspie Sulani, żeby mieć łatwy dostęp do wody. Żeby to nie było jakieś, wiecie, na jakimś terenie górzystym czy cokolwiek, to musi być wyspa, no bo to musi być pośrodku niczego, prawda? Dlatego obok jest wulkan i będą strzelać nam meteory w wyspę i będzie fajnie. Zaczynam tradycyjnie od zbudowania molo.
jak to się tak inaczej mówi, na takie coś... Port wstydu, ale to jest molo chyba w Sopocie. Nie, to jest na naszej wyspie totalnej porażki. Śmieszny kształt. Ten port buduje już z takiego gotowego molo z wysperskiego życia. To jest debaga, ale wydaje mi się, że idealnie pasuje po prostu do tego portu wstydu, no bo jest taki bardzo zniszczony ten port, że no tutaj przegrani odchodzą i odpływają. Obok portu znajduje się miejsce, w którym następuje głosowanie, ale to zaraz do tego przejdziemy. Na porcie wstydu znajduje się szyld z napisem nazwy wyspy. Vavanakfa. Obok macie zdjęcia poglądowe, z czego inspirowałam się. Postawiłam też koło ratunkowe, żeby się nie utopić. Jakby ktoś chciał pływać, ale niestety chyba nikt nie będzie chciał pływać, bo obok pływają krokodyle. No i one chyba nie są zbyt przyjazne, więc chyba raczej nikt nie ucieknie. Stawiam lampiony, takie jak właśnie na tym zdjęciu, oraz łódkę przegranych. Przegrani? No i elo, no. Tyle co więcej do powiedzenia. Przy tej górze, na której się głosuje, są rozstawione kamienie, żeby to było w miarę podobnie, ponieważ te głosowanie znajdowało się na wzgórzu i było wyżej usadowione niż domki, w których się spało. Niestety, jedynym minusem budowania na takich parcelach wybrzeży, nie można budować gór, ani stawów, po prostu nie można kopać, dlatego musiałam wszystko robić na takich platformach. Zrobiłam również takie prowizoryczne schody, które będą prowadzić na górę. Z kamieni, wszystko jest z kamieni, natomiast z tyłu będą ukryte schody, żeby nasi bohaterowie mogli po prostu wejść na tę górę bez problemu. 11 pniów. No takie te ognisko, palenisko, żeby piec te pianki, beczkę, na której jest nasza nagroda, czyli złoty kogut wiesiek oraz łuk, taki jak na tym zdjęciu. Dodałam również lampki, no i to tyle z naszego miejsca do głosowania. O, jeszcze dodałam takie kwiatuszki z wiejskiej sielanki, bo nie można malować terenu, a takie kwiatki nadają trochę takiego klimatu. Lampiony, które prowadzą przez tę całą drogę kamienistą. Wow. Naokoło będą również kamienie, które będą odgradzały całą wyspę. Później dodamy jeszcze drzewa, skały jako góry. Chciałam zbudować też taką gigagórę, z której skakiwało się do tego okręgu z rekinami, czy coś w tym stylu. Wiecie pewnie, o co mi chodzi, jak przez to, że nie dało się robić gór na tym terenie wybrzeżnym, odpuściłam sobie. Natomiast z tyłu, co tam się znajduje? Tam jest giga wysoka góra. Więc załóżmy, że właśnie to jest to miejsce, z którego skacze się do tych rekinów. To po prostu będzie miejsce wypoczynkowe z domkami i tym elementem głosowania. Do innych po prostu będą dopływać sobie. Budujemy te dwa domki. Tak naprawdę one się nie będą zbytnio niczym różnić i będą znajdować się tam łóżka piętrowe, tak jak w oryginalnej wersji. Dachy będą w kolorach brązu. Nie wiem, czy to dlatego, że w oryginale te dachy już pogniły, czy po prostu ten dach tak miał właśnie wyglądać. Przy oknach usadowiły się porwane firanki, takie jak na wyspę totalnej porażki przystało. Ściany są brudne, pozrywane, w ogóle pajęczyny są, jakieś rury, kurde, prowadzone z podłogi, czy tam gdzie. Drugi domek jedynie różni się kolorem łóżek i kolorem dywanu. Tak naprawdę oba domki są bardzo, bardzo do siebie podobne. I tak oni tam tylko śpią. Stołówka będzie trochę większa niż dom, ponieważ tam się je. Również dach jest w kolorach brązu. Chyba ten dach trochę zgnił. Jest wydzielona strefa jadalniana i strefa do gotowania. Dodajemy również kominek. Niestety nie było poroża, więc kominek jest po prostu pusty. Dodajemy na podłodze, na panelach jakieś kolorowe dywany, lampy, ściany. Jakieś też, kurde, trochę zniszczone, ale nie aż tak jak w tych domkach. W kuchni jest jedna lodówka, patelnia, mikrofala i taki pełnowymiarowy zestaw z piekarnikiem i kuchenką gazową. Czas na nasze ostatnie pomieszczenie, będzie to kibel. To jest nasz kibel zwierzeń, gdzie będą prysznice i kibelki. Kibel jest cały zasyfiony, wcale tego nie było widać w kreskówce. Prysznice są z zasłonką, żeby zasłonić się przed osobami wkraczającymi na teren kibla. Kurde, je tych pajęczyn, jakieś rysy na ścianach, kurde. Jak można tak zasyfić kibel? Ale papier toaletowy jest, a w mojej szkole nie było.
jakieś rury po bokach, na koniec jakieś małe dodatki do dokończenia całej parceli i buduję całą ścieżkę z takiego podłoża chodnikowego. On również jest z debaga, ale ze względu na to, że nie można malować na tym terenie, to musiałam postawić właśnie na taki sztuczny chodnik, ale nie wygląda to źle. Dokończamy obramówkę skalną, żeby już tak wszystko było w miarę klarowne i dokończone. To chyba była najbardziej pracochłonna czynność przy tej wyspie. Dodajemy drzewa. Postawiłam na drzewa, w której większości są to iglaste drzewa. Wydają mi się, że bardziej pasują do terenu górzystego. Na koniec oświetlenie nocne, podkamienne i na sam koniec lampiony przy ścieżce, przy domach. Takie wiecie. Fancy. Prawdopodobnie ten kibel, nie pamiętam, jest z nowego sezonu Wyspy Totalnej Porażki, ale ja go dodałam. Jakby pasuje do całej wyspy i dodaje takiego całościowego dopełnienia całej parceli. Tak wygląda nasza cała Wyspa Totalnej Porażki z domkami, stołówką, kiblem i portem wstydu. Dajcie znać, co myślicie. Całościowo wydaje mi się, że podołałam zadaniu. Dajcie znać, czy wam się podoba, czy lubicie Wyspy Totalnej Porażki. Napiszcie w komentarzu, kto jest waszą ulubioną postacią z Wyspy Totalnej Porażki. Moją jest Leszona. Tradycyjnie życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, miłej nocy. To byłam ja. Widzimy się już w środę o 16 w gameplayu z licealnych lat w The Sims 4. Pozdro, siemanu.